Witam Was. Dzisiaj można powiedzieć taki malutki, krótki filmik, ponieważ powiem tak, mamy kontakt z wieloma z Was, którzy nas oglądają, również z innymi znajomymi, których jeszcze kiedyś też znaliśmy i dalej znamy, chociaż mieszkają dalej. Co się dzieje? Ostatnimi czasy bardzo dużo ludzi skarży się na różnego rodzaju dziwne rzeczy, które im się dzieją. Na przykład jakieś rozdrażnienia tego typu, jakieś złe humory, jakiś wewnętrzny niepokój, który jest, jakbyś po prostu leżał i całe ciało ci drży, coś takiego, takie różne dziwne rzeczy po prostu, takie zmiany rytmu serca, jakieś bóle w plecach, w okolicach nerek, przy krzyżu. Ostatnio, no tak jak mówię, arytmie tego typu osób, które w ogóle nigdy nie miały problemów jakieś z sercem czy coś takiego, nagle pojawiają się jakieś arytmie, bóle tutaj gdzieś po lewej czy po prawej stronie, różne takie właśnie dziwne rzeczy, które się dzieją, jakieś wybuchy agresji, które też wcześniej nie były. Czym to jest nagle spowodowane tym wszystkim? Oczywiście powodów może być bardzo dużo i że kogoś zaczyna boleć po lewej stronie, niekoniecznie musi to być ten powód, bo może to rzeczywiście być coś od serca i takie dolegliwości w sumie nie wolno bagatelizować, tylko warto zawsze sprawdzić, co to jest, bo no jak wiadomo, zdrowie mamy tylko jedno i z nim się nie powinno igrać, tak jak ja to robię. Ale wróćmy do tematu. Czym to jest spowodowane? Ostatnimi czasy, nie wiem czy słyszeliście, to już się dzieje w sumie dość dawno, ponieważ podskakuje cały czas częstotliwość Schumana tak zwana. Co to w ogóle jest? To jest, można powiedzieć, że to jest coś w stylu jak gdyby puls Ziemi, czyli jak gdyby jej bicie serca, można to tak nazwać. Tak, w przybliżeniu to nazwać, bo w sumie do końca to sam nikt nie wie, czym to jest właściwie spowodowane, jak on w ogóle powstaje. Niektórzy przypuszczają, że to może być coś wspólnego ze Słońcem, czy może być coś wspólnego z magnetyzmem. Wiadomo, te bieguny też ostatnimi czasy po prostu zaczynają opuszczać swoje miejsca. Także to też się dzieje już niestety. No i w każdym bądź razie ten właśnie rezonans, częstotliwość zaczyna nam tutaj troszeczkę szaleć. Ona zaczyna wyskakiwać do góry. Kiedyś ona normalnie zawsze była na 7,83 GHz. To był standard, na którym my również odbieramy to i my na której częstotliwości również działamy. Niestety ona zaczyna wyskakiwać do góry, może i dobrze nawet, że wyskakuje, ponieważ może mieć to też i dosyć korzystne zmiany dla nas. Zmienia się to dość gwałtownie, ponieważ w jednym momencie jest spokój, nagle jest wyskok do góry i w tym momencie zaczyna się bardzo dużo osób źle czuć. No ona odbiega dość wysoko już od tych skali, które były, bo już były notowane nawet i po 30 i ponad 30 chyba gigaherców już, czyli to już jest nawet kilka razy więcej niż było to normalnie. Niektórzy mogą czuć jeszcze zmęczenie też, na przykład jakieś, które nie wiadomo skąd się wzięło, jakaś dłuższa senność lub znowu bezsenność też może być. Tą częstotliwość odkrył już chyba w 1950 którymś roku pan Schumann, zapomniałem jego imienia, jak on się nazywał. W każdym razie miał Schumann na nazwisko, skąd też właśnie ta częstotliwość, rezonans Schumana, jak to zostało nazwane. On to odkrył. Tak jak mówiłem, nie wiadomo dokładnie, co to wytwarza, skąd to się bierze, to jest nieznane. Wiadomo tylko, że jest to też połączone, idzie to w parze z tym selfagio, czyli te fale jeszcze, które też są. To też ma swoje połączenie, to tam rezonuje ze sobą razem. Także no i przez te wyskoki właśnie możemy się tak jakoś dziwnie czuć. Mogą nam różne dziwne rzeczy właśnie dolegać, ale tak jak mówię, niekoniecznie musi być to od tego. Jeżeli coś jest nie tak, zawsze warto iść i sobie to sprawdzić. Najlepiej u lekarza, tam gdzie jest to wszystko
przygotowane do takich procedur, ponieważ nie wolno lekceważyć swojego zdrowia, a szczególnie właśnie jeżeli są arytmie serca, takie rzeczy, to jest niebezpieczna sytuacja i zagrożenie życia w tym momencie. Wiem, bo ja akurat na arytmie też bardzo cierpiałem kiedyś, ale to były bardziej takie nerwicowe i nie było to zbyt fajne uczucie. Takie mocne bicie serca również może występować. O, bardzo dużo jeszcze występuje bólów głowy przy tym. Ucisk w głowie, takie jak gdyby ciśnienie w głowie, które powstaje. I przede wszystkim najczęściej chyba, takim najczęstszym objawem, który w sumie nawet i mnie w tych momentach trapi, to są takie lekkie zawroty głowy, które się pojawiają. Ale to jest takie momentalne, nie? Że tylko tak żyt zakręci, to już wiem, o co chodzi. Wiem, że znowu troszeczkę coś tam podskakuje do góry, ta energia. No i jak to przetrwać? No, ciężko to przetrwać, po prostu trzeba się jakoś do tego przyzwyczaić. Ale co to ma na celu, że to podskakuje? Tu może być bardzo fajny powód tego, że to podskakuje, ponieważ przez to, że ta częstotliwość podskakuje, możemy przejść na kolejny poziom świadomości. Czyli po prostu będziemy, jak to powiedzieć, ewoluować. Można powiedzieć, następny krok ewolucji się szykuje, coś takiego. Że będziemy po prostu bardziej świadomi tego, co się dzieje, może to mieć też pozytywny wpływ później na nasze organizmy. Problem pojawia się dla tych ludzi, którzy są zbyt przywiązani, można powiedzieć, do życia, które jest teraz, do materialnego życia, tego typu rzeczach. Tu może pojawić się problem, ponieważ jest taka też mała teoria, która głosi, że te osoby po prostu mogą nie wytrzymać tego podwyższonej tej częstotliwości w pewnym momencie, bo ona będzie pewnie jeszcze dalej do góry się wspinać i w pewnym momencie te osoby mogą tego po prostu nie wytrzymać i odpadną. Są przypadki, które teraz już się stały, które mi po prostu już też ludzie podnosili, że nawet młodzi ludzie w tym okresie, to się tak dzieje teraz ostatnio tak intensywnie, jakieś 1,5 do 2 tygodni się to tak bardziej intensywnie dzieje, ale mam doniesienia o tym, że niektórzy dostali zawałów serca w wieku 30 lat nawet. Mam też doniesienia, że niektórym po prostu stanęło serce, tak o sobie, po prostu idziesz i nagle ci staje serce i pada na ziemię człowiek i nie dało się już tych osób odratować. I to były młode osoby po 30. Także takie doniesienia też już dostałem. I zdrowi byli, nawet niektórzy i zdrowo, no, w miarę zdrowo powiedzmy jedli. Przynajmniej tak im się wydawało, że w miarę zdrowo jedli. Ale niestety takie rzeczy się dzieją. Także tu jest właśnie ta jedna pewna teoria, która mówi, że część tych osób, które po prostu no, nie nadążą za tym, są zbyt przywiązani do tego wszystkiego, po prostu niestety mogą odpaść w tym momencie z tego świata i nie przejdą po prostu na następny poziom świadomości. Także tak to mniej więcej wszystko wygląda. Jak to sprawdzić? Ciężko to jest sprawdzić, jak te częstotliwości są. Jest jedna aplikacja w Google, na sklepie Google, gdzie to można sprawdzić. Nie wiem, czy są jakieś strony, gdzie to można sprawdzić. Niestety aplikacja jest płatna, kosztuje chyba około 5 zł. Schumann, coś tam jakoś się nazywa, nie pamiętam teraz. Ja mam na jednym telefonie, gdzieś tam ją ściągniętą. I jak się po prostu gorzej czuję w tych momentach, to później sprawdzam sobie, czy rzeczywiście o tej godzinie takie coś było. No i pokrywa mi się to przeważnie właśnie z tymi wykresami, które się tam dzieją. Także tak to mniej więcej wygląda. Puls Ziemi przyspiesza, zmiany ciągle się dzieją. Zobaczymy, gdzie nas to wszystko doprowadzi. Miejmy nadzieję, że ta częstotliwość da radę obudzić większość osób, które nadal jeszcze śpią w swoim świecie, które nadal nie wiedzą, co się wokół nich dzieje i nie mają zielonego pojęcia, co tak właściwie robią sobie, swoim rodzinom, swoim bliskim czy innym zwierzętom na przykład, bo dużo jest takich osób niestety. My to widzimy, że czasami ktoś coś powie, jedna osoba mu odpowie i ten tak patrzy na niego jak na kosmitę, no bo pierwszy raz coś słyszał,
że w jedzeniu może być na przykład coś, co mu może zaszkodzić i co może mu wywołać nowotwory w organizmie. Dla takich osób niestety to jest czarna magia. One nie mają zielonego pojęcia, co się wokół nich dzieje. I jest dużo tych osób, jest bardzo dużo. Bardzo wiele z nich się budzi, bo nagle widzi, że coś jest nie tak, że ciągle choruje, cały czas się przyczepiają jakieś choroby, z jednej wyjdzie, wpadnie w następną, albo w dwie następne od razu, czasami nawet i w trzy, albo wyjdzie z dwóch i wpadnie w cztery następne. Tego coraz więcej ludzi się budzi i jest dobrze, niech się budzą. Każdy z nas może przyłożyć cegiełkę do tego. Dodatkowo, jak możecie, to zostawiajcie te śmieszne paluchy pod tymi filmami, bo ich tam coraz mniej jest, coraz mniej brakuje, a to też wpływa na pozycjonowanie. Ja nie lubię o to prosić za każdym razem, pod każdym filmem i mówić zostaw tam palucha, bo to jest takie nudne, no ale od czasu do czasu powiem zostaw tam palucha, zostaw tam jakiś komentarz nawet i do statystyki, to wszystko podbija te filmy, bo jak wiecie, nas coraz mocniej ograniczają, ucinają nam zasięgi jak mogą. Udostępniajcie te filmy, to leży w waszej ręce teraz, żeby to dalej popchać. Ponieważ ja się nie rozstroję, żeby to dalej udostępniać wszystkim, także teraz jesteście wy dalej, żeby dalej udostępniać filmy. Tak samo i na naszej stronie na Facebooku, też możecie ją polubić, mamy stronę na Facebooku. Tam każdy jeden film jest, filmy, które przypominam, też jeszcze są, też możecie polubić i możecie w sumie stamtąd dalej udostępniać. Bardzo proste, jak ktoś ma tego śmiesznego Facebooka, ja bym go najlepiej usunął, no ale niestety jest mi potrzebne do tego, czym się zajmujemy. Taki pech niestety. Ale czasami narzędzia wroga można wykorzystać też i do pozytywnych rzeczy. O tym również trzeba pamiętać. Nie wszystko jest złe, co ma rogi, jak to mówią, lub nie taki straszny diabeł, jak go malują. Tym akcentem będę kończyć, także tyle na dziś i pozdrawiam Was. Hej!